Autor książek, może Państwu bardziej znany jako redaktor naczelny i Rzeczpospolitej w dawnych czasach. Nie wiem, czy Państwo pamiętają taki tygodnik Uważam, że. Teraz jest tygodnik. Jak Państwo, jak się nazywa? Do Rzeczy. Do Rzeczy. A może to nie koniec, bo jest też Do Rzeczy Historia, magazyn. Także będziemy ćwiczyć pamięć podczas tego spotkania, tym bardziej, że będziemy rozmawiali o założeniu przynajmniej o dwóch książkach. Pierwsza to jest historia, Uważam, że zakończona na etapie, kiedy to Uważam, że pod kierownictwem Pawła Lisickiego się skończyło, a jeszcze nie wiadomo było, co się zacznie. A druga książka to będzie troszkę trudniejsza lektura, ale odkrywająca, myślę, że przed wieloma osobami nowe obszary, kto zabił Jezusa. I to nie jest pytanie retoryczne. Paweł Lisicki, zapraszam. Ja wyjaśnię Państwu, że pan Paweł Lisicki przyszedł w marynarce, ale ja zaproponowałem zdjęcie marynarki z dwóch powodów, znaczy trzech. Pierwszy to są warunki atmosferyczne panujące na zewnątrz. Drugi to warunki atmosferyczne panujące tutaj. Ja wyjaśnię, że to pomieszczenie jest solidnie ogrzewane i nie można w nim otworzyć okien. Z tego co można? To, ponieważ ja jestem kontuzjowany, sport to zdrowie, ale mi nie wyszedł na dobre od wczoraj, także ja tam nie wejdę i nie otworzę, ale może jakiś mężczyzna, nie można okien, czyli jednak nie. Tak, my protestujemy zdecydowanie przeciwko temu, że nie można otworzyć okien. Zastanawiam się, jak Państwu będzie się lepiej odbierać pana Pawła Lisickiego. Czy kiedy będzie siedzieć tutaj, z dala od tych dwóch książek, czy kiedy będzie siedzieć bliżej? Czy to nie ma znaczenia? Nie ma znaczenia. O ile mikrofon będzie sprawny. To ja przekażę ten mikrofon, bo on jest już sprawdzony. Proszę bardzo. Dziękuję. Przyjęliśmy taką formułę, że... Czyli obydwa działają. Że troszkę sobie porozmawiamy o tych dwóch książkach najpierw, a potem będzie, jak zwykle, zresztą okazja do tego, żeby Państwo zadawali pytania. Ja nie będę biegać między krzesłami, bo nie mogę dzisiaj, ale damy sobie radę. Po prostu uważam, że to jest książka, która powstawała ile dni? Jeszcze zanim powiem, to chciałem podziękować za zaproszenie. Cieszę się, że tylu Państwa przyszło, no, to rzeczywiście już ruszamy do debaty. Ile dni? Tak naprawdę mam wrażenie, że około tygodnia mniej więcej, żeśmy się spotykali z Piotrem Gursztynem, który jest współautorem książki. Ta formuła wynikła z tego, że od razu, właściwie 3 dni po tym, jak zostałem odwołany z bycia redaktorem naczelnym, uważam, że wydawca książki, Igor Zalewski, i również publicysta i felietonista, uważam, że zadzwonił do mnie, i też wydawca wydawnictwa de facto, i powiedział, czy ja bym nie napisał książki o doświadczeniu Uważam, że. I że jest potrzeba takiego podsumowania, opowiedzenia o tym, jako o pewnym nowym fenomenie, nowym zjawisku, o czymś, co się wydarzyło. Ja tak pomyślałem, akurat wtedy kończyłem, albo właściwie tuż po skończeniu książki Jak to zabił Jezusa. Jak Państwo zobaczą, to jest druga książka. Prawdę powiedziawszy, na potrzeby wydawcy ona została trochę skrócona, ponieważ wydawcy uznał, że w Polsce książka powyżej 350 stron i w takim formacie nie ma żadnych szans. No więc bardzo się gimnastykowałem, żeby to skrócić, jak się dało, i tak wyszło to całkiem dużo. I byłem już tak zmęczony pisaniem, że jak pomyślałem, że mam jeszcze raz usiąść do komputera i wziąć się za napisanie takiej dużej publicystyki, to stwierdziłem, że nie dam rady. No i powiedziałem, że może być, ale muszę dostać jakiegoś rozmówcę. Wtedy on się zajmie tą częścią najbardziej mozolną, czyli po prostu z pisaniem, z redagowaniem i opracowaniem tego. A całość zajęła właśnie, jak mówię, około tygodnia, myślę. Znaczy z mojego punktu widzenia, bo oczywiście kolega Gursztyn pracował znacznie dłużej.
Historia uważam, że trwała dłużej. To było kilkadziesiąt wydań. Wątek, który się przewija w pierwszej części książki tak wprost, a potem... Przepraszam, że... Nie, ale nie będę się przejmował tym, że używam sformułowania, które jest określeniem tygodnika, dlatego że nazwa uważam, że też funkcjonowała także w mowie przeciwników tego pisma, bo każdy uważa, że coś się dzieje. Wprost występuje to określenie na początku, potem cały czas do niego wracamy. Niezależność. Niezależność w kontekście dziennikarstwa. Jakby pan spróbował zdefiniować, czym jest niezależność dziennikarska. Bo cała ta książka nie powstałaby, gdyby niezależność no, w jakiś sposób nie została zagrożona. Proszę, najkrócej mówiąc, myślę, że niezależność w tym sensie to jest po prostu autonomiczność czy podmiotowość dziennikarstwa. To jest oczywiście, to ma różne wymiary. Inna jest autonomiczność na przykład nie wiem, redaktora naczelnego, a inna jest dziennikarza. Jest rzeczą oczywistą, że redaktor naczelny, jego zastępcy, czy w ogóle ludzie od redagowania mają wpływ na to, jak jest napisany tekst dziennikarski. Po pierwsze taki tekst zlecają, prawda? Zamawiają. Po drugie mogą go, nie wiem, nie przyjąć. Mogą poprosić o poprawki, o uzupełnienia. W skrajnej sytuacji mogą na przykład tekst odrzucić. No, tego są redaktorami, tak? Natomiast co jest najważniejsze, to żeby w tych swoich decyzjach zawsze kierowali się tym, jak rozumieją, nie wiem, istotę dążenia do prawdy, czy do ustalenia faktów, czy do stanu faktycznego. I to jest, czy też, jeśli chodzi o publicystykę, gdzie w mniejszym stopniu mamy do czynienia z tekstami informacyjnymi, tekstami o faktach, żeby kierowali się tym, jak pojmują pewną ideę, jej znaczenie, pewne wartości. Jeśli tym przede wszystkim kierują się przy podejmowaniu swoich decyzji, to mamy do czynienia rzeczywiście z niezależnością, tak? Odwracając to, zależność występuje wtedy, kiedy redaktor nie bierze pod uwagę tego, co powiedziałem, czyli pewnych wartości, a przede wszystkim za tymi to ma takie dwa wymiary. Jeden wymiar jest ideowy, no to mówimy o wartościach czy pewnej idei. A drugi wymiar, nazwijmy go taki trochę może bardziej rynkowy, to znaczy czytelnicy. Redaktor pisma takiego lub innego musi zawsze pamiętać o swoich czytelnikach i tak naprawdę on odpowiada przed nimi, tak? On dla nich musi walczyć o to, co jest dla nich ważne, to, co jest autentyczne i dla nich zachowywać tę niezależność, bo gdyby on podawał im treści, które byłyby treściami kupionymi przez kogoś, albo na które by były na nim wymuszone, to by oszukiwał swoich odbiorców tak naprawdę. Do tego by się rzecz sprowadzała. Ponieważ istnieje domniemanie, że co Państwo czytają w tygodnikach, czy w prasie, czy w gazecie, no jest tam napisane dlatego, że ktoś tak uważa, a nie dlatego, że komuś kazano tak napisać, albo że kogoś kupiono. Bo to w oczywistych tekstach, które ktoś zapłacił, albo wprost, nie wprost, w taki lub inny sposób, no nie byłby tekstem wiarygodnym, prawda? Nie byłby tekstem, do którego można by było mieć zaufanie. Nie byłby tekstem, do którego można by sądzić, że ktoś napisał w sposób bezstronny. Przynajmniej bezstronność nie oznacza też braku przekonań, bo to trzeba wyraźnie oddzielić. Pisma są różne, dziennikarze są różni, publicyści są różni. Ważne, żeby w tym, co piszą, kierowali się, no, tak górnolotnie brzmi, ale jednak własnym sumieniem, własnym przekonaniem. Jeśli to jest spełnione, to można powiedzieć o niezależności. To jest tak jak ja tak bym ją rozumiał. Czyli niezależność to jest kierowanie się własnymi zasadami, własnym sumieniem, co oczywiście może też niezależność dziennikarska nie oznacza, że dziennikarz nie popełnia błędów, prawda? Czy publicysta nie popełnia błędów. To jest oczywiste, że takie rzeczy się zdarzają. Tylko ważne, żeby tym pryncypium, tą zasadą, która kieruje naszym postępowaniem, żeby tkwiła w nas, a nie była z czymś narzuconym, czymś, co nas ogranicza. Ta niezależność ma w Polsce wiele twarzy. W Polsce komunistycznej tych twarzy było wiele, chociaż nie można było ich pokazywać. A czy antyteza niezależności ma twarz jakąś dzisiaj w Polsce? Znaczy, czy zależność ma twarz jakąś w Polsce? Albo próba próba ograniczenia niezależności. Ta twarz się pojawia w tej książce wielokrotnie. Znaczy, ja myślę, że tak, że jeśli popatrzymy na układ medialny w Polsce, to nie sposób nie zauważyć tego,
że pewien typ poglądów i zachowań spotyka się z mocnym wsparciem instytucjonalnym ze strony obecnego rządu, zakładam, czy partii rządzącej, czy też szerzej, bo to możemy patrzeć na to nie tylko pod kątem, nazwijmy to, takim partyjno-instytucjonalnym, ale też pod kątem ideowym, czyli dużej części no, tych tak zwanych polskich elit, tak to można powiedzieć. Ja staram się tam opisać, czy tam dopisuję w książce, dlaczego tak się stało. To znaczy, prawdę powiedziawszy, tak jak z wieloma czytelnikami rozmawiałem, to wielu mówiło, czy nie mógłbym o tym więcej napisać. No napisałem, znaczy powiedziałem o tym tyle, ile powiedziałem. Może z pewnością, że zasługuje na rozwinięcie. Chodzi po prostu o to, że wskutek, jak rozumiem, porozumienia, jakie zawarto przy okrągłym stole, de facto całe media zostały przyjęte przez zwolenników tego porozumienia. To jest rzeczą skądinąd zrozumiałą. No, ale skoro zostało przyjęte przez zwolenników tego porozumienia, to miało to swoje dalsze konsekwencje. Pierwszym prezesem telewizji został pan Drawicz. Pierwszym redaktorem naczelnym Rzeczpospolitej został Dariusz Fikus. Redaktorem naczelnym Życia Warszawy został wówczas bardzo dużego pisma, dziś już nieistniejącego, a wtedy jednak z większych, został Kazimierz Wójcicki. Na Gazety Wyborczej Adam Michnik. Wszystko to były nominacje polityczne. To nie było osoby, które wzięły się znikąd. A nominacje polityczne w tym sensie, że w przypadku Michnika to była decyzja Wałęsa, a w przypadku pozostałych to była decyzja Mazowieckiego. Czyli tak czy inaczej, ta część elit solidarnościowych, która zawarła porozumienie z komunistami, była też tą częścią elit, która kontrolowała tak naprawdę przejmowanie mediów w Polsce przez osoby, które sprzyjały temu porozumieniu i które przyjęły jako naczelną zasadę brak realnych rozliczeń z komunistami. No i tak jak starałem się w tej książce powiedzieć, to oznacza, że u samego źródła, możemy powiedzieć, istniał pewien grzech pierworodny zakodowany w polskich mediach czy w polskim systemie medialnym. Grzech pierworodny, który polegał na tym, że wszystkie nominacje na ważne stanowiska w tak zwanych wolnych mediach, to one były w tym sensie wolne, że już nie były komunistyczne, ale otrzymały te osoby, co do których można było mieć pewność, że w kluczowych sprawach wtedy, po 1989 roku dla Polski, to ja za takie sprawy uważałem, bo teraz to już jest coś inna rzeczywistość, dekomunizacja, lustracja, rozliczenie się z poprzednim ustrojem, pojawiły się tylko osoby, które sprzyjały tej oficjalnej, nazwijmy to, linii. No i to samo się działo przecież później z telewizją publiczną i z mediami i z radiem publicznym i później z wielkimi telewizjami prywatnymi. Także ten element polityzacji mediów, on był bardziej ukryty, nastąpił i to się przejawia dzisiaj w tym, że ten sposób rozumowania w jakiejś mierze polegający na, no nie chcę powiedzieć na w prostym przeniesieniu do danego systemu, bo to byłoby niesprawiedliwe, ale w każdym razie na braku realnej chęci rozliczenia się z nim dominuje. I to mogą Państwo zobaczyć, nie wiem, w dzisiejszych mediach, zarówno w telewizji publicznej, w większości telewizji prywatnych, w największych gazetach. Ale udało się stworzyć, uważam, że tygodnik, który nosił pod tytuł Niepokornych, uważam, że które no, szło pod prąd. Także no, była jakaś niezależność. Czyli no, oczywiście. Mało tego, teraz istnieje do rzeczy, które de facto kontynuuje linię, uważam, że i to też jest pismo niezależne. Znaczy, oczywiście zmieniło się to i to była też podstawowa, że nawet biorąc pod uwagę bardzo dużą przewagę na scenie medialnej szeroko rozumianego obozu mediów związanych, nie wiem, czy reprezentowanych przez Gazetę Wyborczą po roku 90, no mieliśmy jednak kraj, gdzie ludzie mogli zakładać swoje pisma. Były takie próby, były wcześniej pisma prawicowe, nie wiem, było kilka, było właściwie kilka odmian życie z kropką przede wszystkim. Był Nowy Świat, były takie, czy była Gazeta Polska. Jeszcze przed Tomaszem Sekiewiczem, pod Piotrem Wierzbickim, w tym pierwszym okresie Wierzbickiego, nie później, kiedy on zaczął w dziwną stronę dryfować, nie było to też pismo, które z pewnością można było uznać za opozycyjne w stosunku do dominujących. Tylko no, to jest trochę też tak, że
Różnica polegała w stosunku do poprzedniego, nazwijmy tak, systemu na tym, że te pisma były i ten pluralizm, jeśli ktoś szukał, chciał dotrzeć, to znajdował, ale no, brutalna prawda jest taka, że nie wszyscy chcą szukać. Ludzie są niestety, jeśli tak opatrzymy, no, w masie, jednak powiedziałbym, często dosyć leniwi. To oznacza, że bardzo łatwo, mając kontrolę nad dominującym, co rozumiem przez dominujące media, to dominujące media są takie, które docierają do zdecydowanej albo największej grupy odbiorców, które mają najwięcej pieniędzy i w największy czy najłatwiejszy sposób są w związku z tym w stanie formować swoich odbiorców. Więc trudno było bardzo przeciwnikom, czy pismom prawicowym, czy konserwatywno-prawicowym utrzymać się na rynku, ponieważ jak mówię, z góry już wszystkie te główne pisma, główne tytuły zostały przekazane zwolennikom porozumienia, które zostało zawarte. Owszem, udawały się i te próby prawicowe, czy te próby Solidarność też w pierwszym okresie przecież były też taką próbą, tylko one wszystkie się, były takie tygodnie krótko spotkania, one się kończyły niepowodzeniem z różnych powodów. No przede wszystkim z powodów finansowych. Brakowało każdemu z tych przedsięwzięć też takiego zrozumienia, które nie jest rzeczą prostą, że nie tylko trzeba mieć pewną ideę i nie tylko trzeba wierzyć w nią, że nie wierzyć w to, że ma rację, ale też trzeba myśleć o formie, o zabezpieczeniu biznesowym, o pewnej instytucji, która musi powstać i która musi takie pismo chronić. I myślę, że tego elementu biznesowego, tak bym powiedział, często w tych prawicowych przedsięwzięciach brakowało. Pan się czuje antykomunistą? No, się czuję. Ja mam wrażenie, że jestem. To nie jest kwestia subiektywnego odczucia. No, nie, przecież antykomunizm rozumie się pewne poglądy, które się głosi, głosiło się cały czas i się je wyrażało. To wydaje mi się, że to nie jest kwestia samopoczucia, tylko obiektywnego stanu rzeczy. Antykomunizm to jasne tak dla wartości, które komunizm starał się wyrugować, zakwestionować, podważyć. Dla ojczyzny choćby, dla prawa do decydowania o sobie, dla podmiotowości i suwerenności, dla prawdy o historii. To jest cytat z książki, cytat, w którym pan odnosi się troszeczkę do takiej postawy, która w słowie ma antykomunizm, ale pan ją definiuje jednak jako afirmację czegoś, co komunizm chciał zniszczyć. Natomiast antykomuniści w mediach tak zwanych głównego nurtu, chociaż nie, no, dla mnie akurat dzisiaj tygodnik do rzeczy jest głównego nurtu, bo jak rano idę do kiosku, to kupuję właśnie ten tygodnik. Także to jest istotna sprawa, nie dajmy się wpędzić w to, że jeżeli nie kupujemy tak zwanych mediów mainstreamowych, to jesteśmy poza mainstreamem, że jesteśmy gdzieś tam na poboczu. Znaczy dwie rzeczy. Po pierwsze, jeśli chodzi o antykomunizm, to rzeczywiście przez pewien czas wydawało, że przyjęło się mówić, że jeśli coś jest anty, to ma w sobie coś tylko negatywnego, tylko odrzucenie jakiejś wartości, prawda, pewien taki nastawienie negatywne. Ja starałem się tutaj pokazać, że antykomunizm moim zdaniem jest stanowiskiem, jakby to powiedzieć, pozytywnym, a nie negatywnym, ponieważ przez odrzucenie pewnej formy nihilizmu, przez odwagę stanięcia, zmierzenia się z tym, tak naprawdę jest afirmacją wartości pozytywnych, takich właśnie jak niepodległość, jak ojczyzna, jak tradycja narodowa, jak chociażby pamięć narodowa. No są to wszystkie rzeczy, które są przecież pozytywne, tak? I ci, którzy z komunizmem walczyli, szczególnie ci, którzy walczyli z nim po roku 1945, z pewnością postrzegali tą swoją walkę jako coś pozytywnego, a nie negatywnego. Znaczy nie tylko odrzucali coś, ale występowali w obronie czegoś. A ta druga rzecz dotycząca mainstreamu, oczywiście to jest, mam wrażenie, największy sukces i o tym starałem się też w tej książce opowiedzieć, że uważam, że, a teraz do rzeczy, no to są pisma w tym sensie mainstreamu, że mają tylu czytelników, tak, liczną grupę zwolenników, że ich się nie da już wykluczyć, tak, znaczy nie da się już ich zepchnąć gdzieś, no, w cudzysłowie jakiegoś getta, jakiegoś zamknięcia, tylko oni mają poczucie, że mają takie prawo i rzeczywiście są obecni i mają wpływ też na rzeczywistość polityczną, na to, co się dzieje. Znaczy,
jeśli przez mainstream rozumiemy uczestnictwo w życiu publicznym i i wpływ na nie, no to są w mainstreamie, ale jeśli przez mainstream rozumiemy pewną określoną grupę poglądów i związane z tym przywilejów, to pewnie w tym mainstreamie nie są. Myślę, że tak to trzeba by było zróżnicować. Jest tutaj w książce taka nostalgia za tym, że gdyby uważam, że dłużej funkcjonowało, to na bazie tego streamu, który stworzyło, mogła powstać telewizja. Ta książka powstała jakiś czas temu, kiedy wiadomo było, że powstanie Telewizja Republika, ale jeszcze nie było o tym tak głośno. Jak pan dzisiaj z perspektywy tych paru miesięcy, które minęły od spisania tej książki, ocenia przyszłość, jak może rozwijać się rynek medialny w Polsce? No, jeśli chodzi o te streamy. No to jest bardzo dużo niewiadomych. W ogóle ludzi jest wiele niewiadomych, szczególnie jeśli mówimy o rynku mediowym, to jest ich jeszcze więcej, bo tu jest kilka rzeczy, które się na siebie nakłada. Z jednej strony mamy do czynienia w ogóle z kryzysem tradycyjnych mediów, z tym, że ludzie mniej czytają tradycyjnej prasy. Przez tradycyjną prasę rozumiem i tygodniki, i gazety, chociaż tygodników to w mniejszym stopniu dotyka, ale gazety z pewnością. Czyli zmieniają się tak zwane obyczaje czy zwyczaje korzystania z prasy, ponieważ coraz większą rolę odgrywa tutaj internet. Coraz częściej ludzie sięgają po informacje, po komentarze, po analizy właśnie do internetu. I to jest pewien proces ogólny, który zachodzi nie tylko w Polsce, zachodzi na całym świecie, w całej Europie. To rzecz pierwsza, a w Polsce ma przebieg szczególnie gwałtowny i to dotyka pism niezależnie od ich formacji ideowej, takiej lub innej. A rzecz druga, która jest z kolei też taką wielką niewiadomą, no to jest właśnie kwestia tych nowych inicjatyw, czy na przykład Telewizji Republika uda się, no wystartować to się jej na pewno uda, ale czy uda się jej utrzymać na rynku, to już jest pytanie znacznie trudniejsze. Zaletą przedsięwzięcia takiego, jak uważam, rzeczy, myślę tygodnie do rzeczy, jest to, że to od samego początku do końca były twory, które się były w stanie samofinansować. To dawało im też dużą niezależność, ponieważ jeśli tygodnik, pismo, nie wiem, telewizja czy jakiekolwiek inne przedsięwzięcie ma mocne podstawy finansowe i biznesowe, no to ma znacznie większą siłę rażenia i znacznie większą moc przetrwania, niż gdyby tego nie miał. Ja oczywiście bardzo dobrze życzę Telewizji Republika, chciałbym, żeby się udało, no ale też prawda jest taka, że rynek telewizyjny jest znacznie trudniejszy niż rynek prasowy. Co znaczy trudniejszy? Trudniejszy to oznacza, że potrzeba znacznie większych pieniędzy, żeby się na nim utrzymać i trzeba znacznie więcej zainwestować. O ile w przypadku tygodnika, żeby go uruchomić, to potrzeba, no powiedzmy, rząd wielkości kilku milionów, to w przypadku telewizji, jeśli ma się tak naprawdę powieść, to ta suma jest znacznie wyższa. To jest co najmniej 15, a tak naprawdę więcej milionów. No i jest pytanie oczywiście, czy w Polsce znajdują się na tyle duże pieniądze, które by były w stanie do takiej telewizji przepłynąć. Z doświadczenia, ponieważ telewizja inaczej niż w przypadku tygodnika nie może się utrzymać z tygodnik się może utrzymać czy przetrwać dzięki samej sprzedaży. To znaczy, jeśli załóżmy jest około 100 tysięcy, 120, 80, różnie to może być, tysięcy ludzi, którzy regularnie tygodnik kupują, to wpływy ze sprzedaży potrafią, czy wystarczą, żeby taki tygodnik przetrwał. W przypadku telewizji to nie jest takie proste, no bo albo muszą być ludzie, którzy będą płacili za gniazdka, czyli za te kable, albo musi być reklama. Moje doświadczenie z tygodnika jest takie, że nigdzie lepiej nie widać, jak bardzo podzielony jest politycznie czy ideowo rynek, jak właśnie w przypadku reklamy. Mimo takiej samej sprzedaży i takiego samego dotarcia do dobrej grupy docelowej z punktu widzenia, nazwijmy to, producenta, znacznie trudniej pozyskać z reklamy pismu prawicowemu niż pismu lewicowemu czy pismu lewicowo-liberalnemu. I myślę, że niestety to samo możemy powiedzieć telewizji. No to znaczy, że nawet jeśli będą mieli sukces, nazwijmy to, polegający na tym, że
będą mieli dużą widownię, to wcale nie musi to jeszcze oznaczać niestety w polskich warunkach sukcesu biznesowego, bo jeśli za tym nie popłynie reklama, która teoretycznie oczywiście powinna się pojawić, bo teoretycznie z punktu widzenia, nie wiem, producenta proszku do prania, czy producenta, nie wiem, butów, czy ubrań, czy czegokolwiek, poglądy polityczne jego klienta powinny być obojętne, ale tak nie jest. Tak nie jest i te pieniądze trafiają niestety nie w sposób taki rynkowy, jakbyśmy to sobie wyobrażali, czyli nie idą za klientem, tylko trafiają tam, gdzie z punktu widzenia osób, które podejmują decyzje, są tą w większości albo prezesi tych firm, albo jeszcze częściej dyrektorzy marketingu, tak zwany średni szczebel zarządzający, trafiają do pism właśnie mainstreamu i to jest ta podstawowa rzecz. Ja to doskonale widziałem, uważam, że kiedy wszystkie wskaźniki takie rynkowe, czyli właśnie wielkość sprzedaży, czytelnictwa, czyli to i to ludzi czyta, nie wiem, jakości i tak dalej, były takie same albo i lepsze niż w przypadku, nie wiem, polityki czy Newsweeka, ale nasze przychody reklamowe były wielokrotnie niższe niż w przypadku Newsweeka i polityki. A w przypadku, kiedy rozmawiało się na ten temat z ludźmi, którzy takie decyzje podejmują, czyli właśnie z dyrektorami tam, nie wiem, w domu mediowym czy dyrektorem marketingu, to bardzo często żeśmy słyszeli, tak, a to jest pismo prawicowe. No co ja mówię, no dobrze, ale co, a Newsweek to nie jest lewicowy i to nie przeszkadza? Nie, nie, Newsweek nie jest lewicowy, Newsweek to jest centrowy, wy jesteście prawicowi. To jest właśnie ta różnica i ten sposób, czy to z mojego punktu widzenia oczywiście zaburzenie, ale taka jest rzeczywistość w Polsce i to sprawia, że tak trudno przedsięwzięciom prawicowym, medialnym przedsięwzięciom prawicowym funkcjonować, bo nie wystarczy niestety tylko rzesza czytelników, jeśli nie ma za tym reklamy. A jak mówię, tygodnik to jeszcze sobie poradzi, bo się utrzyma ze sprzedaży. Z telewizją jest znacznie trudniej, bo no, samych tych kabli, samych gniazdek, to trudno mi sobie wyobrazić, żeby ona przetrwała, ponieważ koszty, zwyczajne koszty technologiczne są nieporównywalnie większe niż w przypadku tygodnika. Ale mam nadzieję, że to się uda. Nawiązując do sprzedaży tygodnika, to nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale najlepiej sprzedawały się te numery, uważam, że w których były poruszone takie tematy. O Maryi, śledztwo w sprawie zmartwychwstania albo archeologiczne ślady związane z Ewangeliami, czyli tematy związane z religią. To było zaskakujące. Powoli przechodzimy do drugiej książki naszego gościa. Czy to było zaskakujące? No to było tak, że tak chcemy całą prawdę powiedzieć o tych najlepiej się przydających tytułach. To ja powiem jeszcze tak, że akurat śledztwo w sprawie zmartwychwstania o tyle łatwo było sprzedać, że to był numer świąteczny. A ludzie na święta kupują zawsze więcej prasy, więc powiedzmy sobie szczerze, czy gdybyśmy tam dali jakieś inne śledztwo, myślę, że efekt mógłby być podobny. Ale jest faktem, że rzeczywiście te tematy, które wydawały się średnio atrakcyjne, jak na pierwszy rzut oka, czyli tematy, nazwijmy to, bardziej religijne, całkiem dobrze się sprzedawały. Sam miałem obawę. A akurat najbardziej byłem zaskoczony, nawet nie mówię tym śledztwem w sprawie zmartwychwstania, bo to było dosyć oczywiste, że numer świąteczny się dobrze sprzeda, ile taki numer, który się w wakacje 2011 roku i który był, główny tekst był tekstem o tym, jakie najnowsze odkrycia archeologiczne w Ziemi Świętej zostały dokonane i co z nich wynika. To się sprzedawało rzeczywiście bardzo dobrze, ale na przykład doskonale się sprzedawał numer, który z Wałęsą na okładce i z informacją o tym, że wreszcie udało się odnaleźć te zagubione teczki Bolka. Okazało się, że mimo tego, że kancelaria Sejmu mówiła o tym, że się udało, to jednak w końcu te teczki światła dziennego nie ujrzały. Ale faktycznie, wracając do innych, to jest chyba trochę też tak, że żeśmy o religii pisali w sposób, no powiedzmy sobie tak, w cudzysłowie nowoczesny, to znaczy traktowaliśmy je nie w sposób konfesyjny, czy tak kościelno-wyznaniowy, tylko powiedziałbym taki bardziej historyczny i starając się pokazać, że wiele z tych rzeczy, które wydaje się tylko częścią wiary czy tradycji religijnej, ma silne podstawy w historii, rzeczywistości, w faktach,
Tylko wystarczy za tym pochodzić, poszukać i wtedy można to znaleźć. Myślę, że to jest powód. Czy to był powód takiego zainteresowania tymi numerami? Teraz powód K. Ci, którzy przysypiają już, to budzimy się. Padnie teraz pytanie, które jest na okładce książki drugiej. Kto zabił Jezusa? No ale po to jest właśnie pytanie na okładce i znak zapytania, żeby od razu nie zdradzać odpowiedzi. Gdybym zdradził odpowiedź, to kto by to przeczytał? Trzymaj to jest prawie 400 stron dużego druku, więc ja nie mogę powiedzieć teraz, kto to zrobił. No. Jakbym to zrobił, to bym się poddał na wstępie i już nikt by się nie sięgnął na lekcję. Cała moja nadzieja, że uda się jednak znaleźć kogoś, kto będzie chciał sam znaleźć na to pytanie odpowiedź. No dobrze, ale dlaczego pan napisał taką książkę pod takim tytułem? No dobrze. Taki teraz... świr naukowy? Nie. Teraz już tak myślę, że poważnie dlaczego tą książkę napisałem. Myślę, że mamy do czynienia z tym bardzo negatywnym z punktu widzenia naszej kultury czy naszej cywilizacji procesem. Ta książka powstała trochę, ona jest z jednej strony książką historyczną, to znaczy starającą się właśnie odpowiedzieć na historyczne pytanie, jak wyglądał proces Jezusa i jak dzieliła się odpowiedzialność między z jednej strony Rzymian, Piłata, z drugiej strony Żydów, Sanhedryn, Faryzeuszy i inne ugrupowania żydowskie. I to jest ta część to historyczna, ale to, co sprawiło, że tę książkę w ogóle napisałem, to nie ta część historyczna, tylko ta część współczesna. Kiedy to od kilkudziesięciu lat jest coraz mocniejszy prąd, czy coraz silniejsza tendencja, również obecna, właściwie przede wszystkim obecna również wśród egzegetów chrześcijańskich i katolickich, żeby tak formułować i tak opisywać wydarzenia męki pańskiej i wydarzenia pasji, żeby dokonywać takiego, no, zmiany akcentów i przeniesienie odpowiedzialności z ówczesnych władz żydowskich na władze rzymskie. I ta tendencja jest do tego stopnia, ja tutaj zresztą też w jakiejś mierze oczywiście i myślę, że staram się to robić naprawdę na tyle, na ile się uda, tak łagodnie i niekontrowersyjnie, okazuje się, że ta tendencja niestety też moim zdaniem pojawiła się chociażby w ostatnich książkach Benedykta XVI, szczególnie w drugim tomie Jezus z Nazaretu, gdzie papież tak bardzo wąsko i tak stara się pokazać udział ówczesnych, powtarzam, Żydów w tym wydarzeniu, że właściwie na placu boju pozostaje tylko arystokracja świątynna i to też nie cała i jakaś wąska grupa zwolenników Barabasza. A mam wrażenie, że takie podejście podyktowane różnymi współczesnymi, tak naprawdę taką współczesną polityczną poprawnością, po pierwsze no jednak nie odpowiada faktom, a po drugie sprawia, że chrześcijanie w coraz większym stopniu zaczynają przyjmować fałszywą perspektywę polegającą na tym, że zaczynają odczuwać winę, czy poczuwać się do winy za rzeczy, które nie są efektem tradycji chrześcijańskiej, przede wszystkim jak Holokaust. To nie jest taki łatwy temat, bo powiedział Pan o tym zawężaniu, że tylko wybrana grupa tego narodu zdecydowała o śmierci Jezusa. To jest troszeczkę chyba tak jak walka z bardzo współczesną tendencją do tego, żeby mówić o tym, że II wojna światowa to byli naziści, a nie Niemcy. No tak, znaczy takie rzeczy mają, znaczy te rzeczy są w jakiejś mierze oczywiście niepowiązane. To oczywiście nie chcę nie chcę tej analogii za daleko. Znaczy tu musimy pamiętać o tym, co też w tej książce przecież wyraźnie pisze. Zarówno Jezus, jak i oczywiście apostołowie, jakieś uczniowie, wszyscy byli w tym sensie etnicznym Żydami, tak? Natomiast czymś zupełnie innym jest dzisiejsza tendencja do zdejmowania odpowiedzialności za jego śmierć z ówczesnych władz żydowskich i ówczesnych głównych stronnic żydowskich. I to wynika w przypadku akurat wielu teologów katolickich, wynika moim zdaniem z tego, co ja uważam za fałszywe rozumienie dialogu międzyreligijnego,
A przez tą fałszywość rozumiem tak, że skoro na przykład mówi się o potrzebie takiego dialogu ze współczesnym judaizmem, współczesny judaizm jest dziedzicem myśli faryzejskiej, a faryzeusze co najmniej mieli, może nie decydujący, ale istotny wpływ na śmierć Jezusa, no to celowo nie porusza się tego fragmentu historii po to, żeby nie doprowadzać, albo żeby, że tak powiem, nie utrudniać współczesnego dialogu. No jest proste pytanie, czy to jest rzetelny dialog i prawdziwy dialog, czy to jest pewnego rodzaju formuła grzecznościowa, która wypiera taką debatę na temat prawdy. No jest rzeczą naturalną, że jeśli się spotykamy, nie wiem, w gronie rodzinnym i są jakieś trudne sprawy, no to o nich nie dyskutujemy, prawda? No bo w końcu nie po to się rodzina spotyka, żeby się kłócić. Natomiast jest oczywiście pytanie, czy te grzecznościowe i towarzyskie formy, zrozumiałe jak najbardziej, powinniśmy również przyjmować rzeczy tak istotne, jak debata na temat, nie wiem, na temat prawdy. No moim zdaniem nie bardzo. A teraz jeśli chodzi o tę drugą rzecz z tym nazizmem. Pewnie Państwo słyszeli, nasz tygodnik o tym też dużo pisał, ale nie tylko on, o takim niemieckim filmie, który się pojawił kilka tygodni temu, który był puszczony przez CDF, czyli niemiecką telewizję publiczną. Film o tyle istotny, że miał bardzo masowego odbiorcę, bo to były trzy odcinki, łącznie obejrzało go tam 21 milionów Niemców. No i tam w tym filmie pojawiła się Armia Krajowa, która to Armia Krajowa występowała bez mała jako grupa radykalnych antysemitów, ksenofobów, właściwie w gruncie rzeczy wszystkie te sceny, gdzie się pojawiali Polacy, to były sceny właśnie albo jak jakiś Polak donosił na ukrywających się Żydów, albo sam brał w cudzysłowie sprawy w swoje ręce, z punktu widzenia oczywiście niemieckiego. No i myślę, że ten film też jest pokazuje doskonale to, jak można wypaczać historię i prawdę historyczną i jakie to jest bardzo niebezpieczne. Jak uleganie różnym współczesnym modom i tendencjom właśnie temu, żeby nie mówić o Niemcach, tylko mówić o nazizmie i żeby tak naprawdę, i co się dzieje wtedy, kiedy cała pamięć historyczna zostaje sprowadzona tylko do jednego wydarzenia, czyli do Holokaustu i śmierci Żydów. Tak jakbyśmy nie pamiętali, że jednak oprócz tych kilku milionów Żydów zginęło kilkadziesiąt milionów nie Żydów, tak, że zginęło kilka milionów Polaków wielu innych narodowości. O tym wszystkim trzeba pamiętać. W dzisiejszej perspektywie, kiedy mamy do czynienia często z takimi skrótami myślowymi i z mediami masowymi, jeden symbol może wypierać inne i nim się człowiek obejrzy, to się okazuje, że poznaje całkiem inną historię niż ta, jaka rzeczywiście miała miejsce. I pewna analogia, myślę, występuje tutaj również, jeśli chodzi o tą książkę, Kto zabił Jezusa, no bo ja bym wcale nie wykluczył, że jeśli tendencja, z którą ja obserwuję i uważam za groźną, będzie się dalej postępowała, to na przykład za kilka lat pojawi się postulat reformy czytań wielkopiątkowych i na przykład okaże się, że nie wiem, części Ewangelii Mateusza, Łukasza i Jana są na tyle w cudzysłowie właśnie niedialogiczne i niewłaściwe, że należy się ich pozbyć. I to, co mówię, wcale nie jest rzeczą, znaczy tego typu postulaty jak najbardziej się pojawiają. Na razie są to postulaty głoszone przez grupy skrajne i jeszcze się nie przybijają do tak zwanej opinii ogólnej, ale znając rzeczywistość i sposób funkcjonowania tego typu ruchów, wydaje mi się to całkiem prawdopodobne, więc tak ważne jest, żeby ludzie potrafili na takie postulaty czy na takie pomysły odpowiadać i potrafili znajdować argumenty pokazujące, dlaczego ten sposób rozumowania jest nieprawdziwy. Kto zabił Jezusa? Za chwilkę przejdziemy do tej części pytań. W zasadzie teraz już przejdziemy. Tak, proszę się poczęstować wodą. Ona nie jest podgrzewana.